W dzisiejszym odcinku to, na co wielu z Was czekało. Zrobimy dokładny test porównawczy najpopularniejszych telewizorów OLED z 2024 roku. W tym formacie będziecie sami mogli ocenić, który telewizor radzi sobie najlepiej, a ja tylko uzupełnię to swoim komentarzem, który będzie w tle. Będzie to obiektywny test, ponieważ na każdym ekranie nagraliśmy dokładnie te same sceny z filmów i poddaliśmy je identycznej obróbce. Dzięki temu zobaczymy różnice w kategoriach takich jak efekt HDR, który widzicie teraz na ekranie, jak i w detalach w czerni, w jakości odwzorowania kolorów, obróbce cyfrowej obrazu, ruchu i kątach widzenia. Na koniec porównamy możliwości systemu operacyjnego oraz dostępność aplikacji i odpowiemy sobie na pytanie, który z tych OLEDów najlepiej kupić. Telewizory pochodzą ze sklepów, a nie od producentów, więc nie było żadnej selekcji. Testujemy dokładnie to, co kupujecie. Modele zaś dobrałem na zasadzie podobnej ceny, która oscyluje w okolicach 5000 zł za 55 cali. Linki do zakupu zostają Wam w opisie, a my lecimy do porównań bezpośrednich. Porównania otwieramy z cenami z filmów HDR, które wyselekcjonowałem z tytułu z bardzo wysokimi efektami. Już w pierwszej chwili widzicie, że S90D i LG C4 są wyraźnie jaśniejsze od dwóch pozostałych. Dalsze sceny także powinny uwidocznić różnice pomiędzy ekranami, które, jak warto tu zauważyć, są tego samego typu. We wszystkich tych telewizorach znajdziemy matrycę WRGB OLED produkcji LG Displays, jednak OLED 769 i S85D korzystają z jej możliwości znacznie oszczędniej i jak widać efekty świetlne są na nich słabsze. Większość elementów scen wygląda bardzo, ale to bardzo podobnie, szczególnie po kalibracji każdego z telewizorów, jednak bardzo jasne elementy mają nie tylko większą intensywność, ale też więcej detali na LG i wyższym Samsungu. Który z telewizorów jest lepszy? Ja uważam, że C4 ma minimalną przewagę dzięki dobrze działającej funkcji dynamicznego mapowania tonów, której warto używać w tym modelu. Dzięki niej w światłach mamy nadal zachowane przejścia tonalne. Często są one jaśniejsze niż na S90D. Tu warto zaznaczyć, że ten konkretnie model Samsunga ma w rozmiarze 65 cali inną matrycę, a konkretnie QD OLED. Możemy to poznać po trzech ostatnich literach w nazwie. DAE oznacza matrycę WRGB od LG, a DAT QD OLED od Samsunga. Warto to zapamiętać, bo nie wiadomo, co będzie wchodzić do dystrybucji w nadchodzących miesiącach. Samsung zadbał jednak o to, aby obie matryce miały bardzo zbliżoną sprawność i największą różnicę paradoksalnie zobaczymy w kątach widzenia i odporności na światło zewnętrzne, a nie przy oglądaniu filmu w pociemku. Do tego przejdziemy na końcu. Tu niestety z przyczyn technicznych urywa się nam materiał nagrany na Philipsie. Powróci on w kolejnym rozdziale, natomiast w jakości efektu HDR i tak zdecydowanie faworytem nie był. Ta scena z wybuchem jest ciekawa. Została ona zmasterowana do 1100 nitów, a więc prawie w zasięgu możliwości C4 i S90D. Nie ma przez to dużych różnic pomiędzy telewizorami, natomiast widzimy, że intensywność jest zdecydowanie niższa na S85D. W filmie Batman vs. Superman żaden z telewizorów nie jest w stanie pokazać słońca odbitego w wodzie z pełną intensywnością, natomiast punkty zdecydowanie należą się LG za algorytm dynamicznego mapowania tonów, który jest w stanie odzyskać najwięcej detali. W dalszej scenie zdecydowanie warto zrobić pauzę w tym momencie, gdzie jest duży rozbłysk światła. To scena, gdzie generalnie OLEDy mają ciężko, natomiast ewidentnie widać, że LG znowu radzi sobie najlepiej. Widać też, że różnica między S90 i S85D wcale nie jest kosmetyczna, jest wyraźna. Telewizory zauważalnie lepiej radzą sobie, jeśli puścimy treść HDR w formacie z dynamicznymi metadanymi. Oczywiście chodzi tutaj o HDR10+ i Dolby Vision. Niestety z tym drugim tradycyjnie nie są kompatybilne telewizory Samsunga. To niestety ujemne punkty dla tego producenta. Wprawdzie Dolby nie jest konieczne, jeśli matryce, tak jak w tym przypadku, są w stanie wykrzesać z siebie pełne 1000 nitów, jednak wciąż robiłoby to różnicę. Filmy w formacie HDR10+ niestety nie są tak popularne jak w Dolby, a też implementacja tego formatu nie jest tak skuteczna. W związku z tym brak Dolby Vision nadal trzeba zapisać na niewielki minus dla OLEDów Samsunga. Odpowiadając jednak na najczęstszą wątpliwość widzów, brak Dolby Vision absolutnie nie oznacza, że czegoś nie obejrzymy.
Każdy film dostępny w tym formacie zostanie wyświetlony jako zwykły HDR10, który porównujemy teraz na ekranie. Przejdźmy teraz do bardziej popularnych materiałów masterowanych do 1000 nitów, a więc znacznej większości tego, co oglądamy na co dzień ze streamingu. Tu jak widzicie, wszystkie telewizory są do siebie raczej podobne, chociaż LG jest nieco jaśniejszy od reszty. Jeśli chodzi o czytelność detali w czerni oraz ogólny wygląd sceny, to także wypada to najlepiej na C4. OLED Philipsa delikatnie podbija średnie tony, co da się zauważyć w kolejnej scenie z filmu Zjawa. Telewizory Samsunga są za to minimalnie przyciemnione. Oczywiście mówimy tu o sytuacji, w której wszystkie telewizory są profesjonalnie skalibrowane, bo w ustawieniach fabrycznych nie byłyby ani tak podobne do siebie, ani nie oddawałyby tak dobrze oryginalnych kolorów filmu. Różnice, które teraz widzicie, nie są jakieś duże i patrząc tylko na jeden telewizor, ciężko byłoby je zauważyć i mieć jakieś zarzuty do obrazu. Ten test pokazuje jasno, że każda z tych matryc OLED jest naprawdę dobra i większość scen oglądanych na co dzień będzie wyglądać atrakcyjnie. Pojedyncze różnice będą widoczne tylko w wybranych scenach, które zawierają dużo jasnych efektów świetlnych. Tym porównaniem zamykamy temat efektów HDR i reprodukcji barw. Z racji, że wszystkie telewizory przeszły nasze precyzyjne testy, które znajdziecie na stronie, to możemy podzielić się teraz przyznaną im punktacją w każdej z tej kategorii. Jak widzicie, mamy LG na prowadzeniu, następnie S90D, potem Philips i na końcu najniższy model Samsunga. Jeśli chodzi o jasność zmierzoną w naszych scenach testowych, to prezentuje się ona tak, jak teraz widzicie na wykresie. S90D teoretycznie ma najwyższą, ale LG C4 przegania go w punktacji dzięki skutecznemu algorytmowi dynamicznego mapowania tonów. Przejdźmy teraz do porównania płynności przejść tonalnych w jasnych scenach. W tym teście sprawdzimy, czy jaskrawe światło płynnie przechodzi w cień, czy ma wyraźne odcięcia zwane posteryzacją lub bendingiem. Według mojej oceny zdecydowanie najsłabiej wypada OLED od Philipsa, natomiast na LG C4 też da się doszukać pewnych problemów. Lepszą gradację oferują nam telewizory Samsunga, w szczególności wyższy model. Jeszcze lepiej poradziłby sobie 65-calowy wariant z matrycą QD OLED, która ma 3, a nie 4 subpiksele, dzięki czemu ma mniej problemów tego typu. A teraz spójrzmy na gradację w dużo trudniejszych scenach ciemnych. W nich potencjalne problemy są bardziej dokuczliwe w codziennym użytkowaniu telewizora. Najbardziej ikoniczna scena to ta z filmu Zjawa, gdzie jest powolne zejście całego kadru do czerni. Mam nadzieję, że będzie widać różnicę na YouTubie, który na pewno obniży jakość naszego nagrania. Na każdym telewizorze da się zauważyć problemy z przejściami tonalnymi, natomiast są lepsze i gorsze ekrany. Werdykt jest właściwie taki sam jak w poprzednim zestawieniu. Zdecydowanie mocniej widać tu problemy Philipsa. Na syntetycznym teście z gradientami, które zaraz pojawią się na ekranie, będzie to dosłownie czarno na białym. Przejścia, które powinny być płynne, są tak mocno odcięte, że tworzą wyraźne pasy. Samsungi są z pozoru podobne do siebie, natomiast na modelu niższym da się zauważyć dosyć wyraźne fałszywe kontury, gdy obiekt się porusza. Chodzi o takie zjawisko, jak widzicie teraz na ekranie. Jest ono okazjonalne, jednak wyraźnie rzuca się w oczy, gdy wystąpi. Zdecydowanie było widać w tym teście różnicę, prawda? Nie dziwi więc duży rozstrzał w ocenach, które wystawiliśmy w tej kategorii na naszej stronie. Samsung S90D wypada najlepiej, zaraz za nim S85D, który dostał niższą notę za zjawisko, o którym wspomniałem wcześniej. Nieco gorzej LG i daleko, daleko za stawką Philips OLED 769. Kolejne zestawienie nazwaliśmy porównaniem tonalności. Zobaczymy, jak wyglądają tutaj ciemne sceny w filmach. Czy detale są odpowiednio widoczne, czy może rozjaśnione i obniżają kontrast? Tu myślę, że mój werdykt będzie dla każdego zrozumiały. Najlepiej radzi sobie LG C4. Czymś zresztą zasłużył na najwyższą ocenę w kategorii reprodukcji barw, gdzie punktujemy m.in. takie składowe. Ciężko mieć jakieś duże zastrzeżenia poza różnymi przebarwieniami w czerniach. Kamera jednak uwypukla nieco to zjawisko i na żywo każdy z telewizorów wygląda lepiej. Philips niestety mocno uwypukla ciemne detale, w związku z czym sceny tracą głębię i kontrastowość. Samsungi mają niestety odwrotną tendencję i gubią detale w czerni. Może nie tak dosłownie, bo da się je odróżnić od koloru w pełni czarnego, ale są na tyle przytłumione, że mogą już umknąć naszej uwadze. Już za moment będziemy mogli kontynuować te porównania, ale dajcie mi dosłownie 30 sekund na kilka informacji. Linki do zakupu wszystkich telewizorów zostają Wam w opisie. Są to sprawdzone sklepy, w których znaleźliśmy dobre ceny i zakup z linków wspiera nasz kanał. Po zakupie telewizora tej klasy zdecydowanie polecam Wam zamówić kalibrację na skalibrujtv.pl. Dzięki temu uzyskacie maksymalną jasność ze swojej matrycy.
Różnica może wyglądać tak, lub tak, lub tak, w zależności jaki egzemplarz Wam się trafi, ale w razie gdyby Was nie zadowoliła, to nie poniesiecie kosztów usługi. Zamawiacie więc bez ryzyka. Zobaczmy teraz, jak telewizory radzą sobie z odwzorowaniem ruchu. Każdy z ekranów posiada 144 Hz matrycę. Taki sygnał możemy uzyskać obecnie tylko z komputera PC, natomiast w przypadku oglądania wykorzystamy maksymalnie 120 Hz. Z zastosowaniem takiej matrycy wiąże się obecność systemu upłynniacza. Każdy z ekranów ma 10-stopniową regulację płynności w filmach i taką samą do poprawy ostrości dynamicznego obrazu, na przykład w sporcie. Oznacza to, że bez względu jaki wybierzemy ekran, to bez problemu skonfigurujemy płynność pod siebie. Ilość smużenia na wszystkich tych telewizorach jest taka sama i zasługuje na wysoką notę. To dzięki temu, że matryce OLED mają bardzo krótki czas reakcji i nie zostawiają żadnej smugi za poruszającymi się obiektami. To, co może jednak się różnić, to ilość artefaktów, czyli przycięć lub innych niepożądanych zjawisk, gdy na ekranie dużo się dzieje. Do porównania użyjemy sceny z dosyć specyficznego teledysku. Jak widzimy, telewizory generalnie dobrze radzą sobie nawet z takimi materiałami, natomiast w momencie przejazdu samochodu przez przeplatające się czarne i białe tła pojawiają się artefakty. Najwięcej jest ich na Samsungu S90D, nieco mniej zaś na LG C4. Co ciekawe, niższy model Samsunga radzi sobie lepiej i zarazem prawie tak samo dobrze jak OLED od Philipsa. Wygląda więc na to, że holenderski producent, który przegrywał w poprzednich porównaniach, akurat w temacie ruchu oferuje nam najbardziej dopracowany system. Bardzo denerwujące mogłyby być takie artefakty na piłce przelatującej przez trybuny podczas oglądania meczu, prawda? Tutaj dobra wiadomość. Wszystkie telewizory poradziły sobie w tym teście i widowisko nie było zaburzone żadnym negatywnym zjawiskiem. W kwestii skalowania, czy też szerzej mówiąc, radzenia sobie z materiałem niskiej jakości, myślę, że można wystawić podobną ocenę wszystkim ekranom. Każdy z nich posiada funkcję redukującą niepłynne przejścia tonalne, będące konsekwencją kompresji materiału, na przykład na nieszczęsnym YouTubie czy telewizji naziemnej. Rozdzielczość naszego materiału testowego została podniesiona równie skutecznie na wszystkich telewizorach, z tym zastrzeżeniem, że Philips nakłada mniej sztucznego wyostrzania na krawędzie. W pierwszej chwili obraz może wydawać się przez to bardziej rozmyty, ale gdybyśmy podbili suwak ostrości, to uzyskalibyśmy podobny efekt, co na innych telewizorach. Minusem Samsunga jest fakt, że jeśli oglądamy program w rozdzielczości SD, to krawędzie obrazu będą ucięte, ponieważ nie da się wyłączyć overscanu. W kwestii kątów widzenia nie spodziewamy się niczego innego, jak remisu. Wszystkie te telewizory oparte są przecież o tą samą matrycę. Wprawdzie ich powłoki mogą się nieznacznie różnić, natomiast zachowanie każdego telewizora będzie bardziej kwestią gustu niż jakiejś obiektywnej oceny w tym przypadku. Zobaczcie zresztą sami. Powłoka matrycy będzie jednak kluczowa w kolejnej kategorii, a jest nią sprawność telewizorów w dzień. Tu oczywiście najważniejsza jest jasność w trybie SDR, jaką są w stanie osiągnąć telewizory. Jak widzimy, najlepiej wypada Samsung S90D. LG C4 nie jest jednak dużo gorszy, a wręcz lepiej utrzymuje jasność przy wysokich wypełnieniach, w związku z czym może okazać się atrakcyjniejszy do oglądania np. sportów zimowych. Powłoki telewizorów podobnie tłumią światło, zarówno na wyłączonym, jak i na włączonym ekranie. Nieznacznie gorzej wypada Samsung S85D, która powłoka jest lekko zmatowiona. Zdecydowanie zaś gorzej radzi sobie OLED 769, w którym odbicia mają wyraźną niebieską tintę. Jeśli chodzi o zastosowanie telewizorów w grach, to bardzo wysoką ocenę można wystawić w zasadzie każdemu z nich. Wszystkie oferują bardzo, ale to bardzo krótki input lag, więc żaden gracz nie ma prawa odczuć jakiegokolwiek opóźnienia. Wyjątkiem jest tylko tryb Dolby Vision na OLEDzie Philipsa, aczkolwiek 30 milisekund to też nie jest wartość, która będzie przeszkadzać. Śmiem twierdzić, że ponad 90% użytkowników nie będzie jej nawet w stanie wyczuć. Każdy z tych telewizorów oferuje wszystkie funkcje przydatne dla graczy. W Samsungach standardowo brakuje tylko Dolby Vision, które może przydać się w grach nie posiadających regulacji efektu HDR. Do większości tytułów wystarcza jednak format HDR10 i związana z nim funkcja HGIG, dzięki której efekty wyglądają najlepiej. To działa nienagannie we wszystkich telewizorach. Samsung dodatkowe punkty zdobywa za upłynniacz działający z konsolą, dzięki któremu gry mające 30 fps wydają się płynniejsze. Powiedziałbym, że wyglądają jakby miały coś około 40 klatek na sekundę. Na plus dla telewizorów Samsunga jest też możliwość grania w chmurze poprzez Xbox Cloud Gaming oraz GeForce Now wbudowany bezpośrednio w telewizor. Subiektywnie Philips ma najmniej atrakcyjny game bar, ale swoją rolę spełnia. Każdy może mieć w tej kwestii jakieś swoje typy, natomiast my postanowiliśmy wystawić telewizorom zbliżone i zarazem bardzo wysokie oceny w kategorii grania na konsoli. Na tym kończymy omówienie jakości obrazu w dzisiejszym zestawieniu telewizorów. Poświęćmy teraz chwilę na omówienie systemów operacyjnych i możliwości ekranów. W naszej standardowej procedurze testowej najgorzej na pewno wypada OLED Philipsa, ponieważ w tym roku oparty jest on o system Titan OS. Niestety to oprogramowanie nie cieszy się dobrą renomą. System ten wprawdzie działa w miarę responsywnie, ale jest ubogi w funkcje i co najgorsza, w tej chwili także w aplikacje streamingowe.
Musimy więc liczyć się z tym, że prawdopodobnie będziemy musieli dokupić do niego urządzenie zewnętrzne, na przykład Apple TV, aby mieć dostęp do niektórych źródeł. System Samsunga standardowo nie posiada nagrywania, natomiast poza tym jest raczej rozbudowany. Trzeba jednak pamiętać, że pilot jest mocno okrojony z przycisków i obsługa tego systemu może być dla niektórych osób mniej wygodna. Dla kontrastu LG posiada pilot oferujący dostęp do podstawowych funkcji, np. wyboru źródła, wyposażony dodatkowo w akcelerometr, dzięki któremu możemy wykonywać ruchy nad garstkiem i sterować kursorem na ekranie. Jest to szczególnie wygodne przy obsługiwaniu przeglądarki, w którą jednak nie będziemy pewnie zbyt często wchodzić, bo wszystkie aplikacje są wbudowane w telewizor i łatwo z nich korzystać. Plusem Samsunga jest za to świetna integracja z urządzeniami zewnętrznymi. Przykładowo, jeśli podłączymy go z dekoderem NC+, albo jakimś innym odtwarzaczem, to jest największa szansa, że będziemy mogli obsługiwać wszystko jednym pilotem. Gdy jednak będzie z tym jakiś problem, no to niestety. Pilot zbyt wielu klawiszy nie ma i trzeba będzie wykonywać więcej kliknięć, aby wykonać podstawowe operacje. W Samsungu problematyczny może być też brak obsługi ścieżek audio w formacie DTS. Jeśli posiadamy zewnętrzny odtwarzacz i filmy, np. na płytach DVD lub Blu-ray, wykorzystujące taki format, to trzeba będzie podłączyć odtwarzacz najpierw do soundbara, a dopiero później do telewizora. W związku z tym nie powiem Wam jednoznacznie, czy pod kątem systemu lepszy jest Samsung czy LG. Myślę, że każdy musi wybrać własny typ, natomiast system Titan OS raczej każdy uzna za podrzędny. W tym porównaniu Philips ma jednak inną cechę, dla której pewne osoby mogą chcieć kupić ten telewizor. Mianowicie system Ambilight, dzięki któremu dookoła telewizora mamy barwne podświetlenie, podążające za tym, co dzieje się na ekranie, lub świecące jednolitą bielą, co zmniejsza zmęczenie wzroku przy oglądaniu po ciemku. Nagrałem zresztą o tym odcinek, do którego Was zapraszam. Powoli zbliżamy się do końca dzisiejszego odcinka, więc czas na małe podsumowanie. Bez dwóch zdań, dwoma najlepszymi telewizorami w tym zestawieniu są Samsung S90D oraz LG C4. C4 wypada nieco lepiej, ale też zależy to od kategorii, na którą dany użytkownik będzie zwracał szczególną uwagę. S85D i Philips OLED 769 są wyraźnie gorsze, a tego ostatniego raczej nie rekomendowałbym kupować, zważywszy na jego system operacyjny. No chyba, że system Ambilight zrekompensuje nam te braki. Być może dziwi Was dobór telewizorów do tego porównania, bo katalogowo konkurentem powinien być OLED 819. Teoretycznie w zestawieniu powinien znaleźć się też nowy Sony Bravia 8. Postanowiłem jednak dobrać telewizory pod kątem przybliżonej ceny, a nie pod kątem tego, gdzie pozycjonuje je producent. Uważam, że jest to bardziej fair porównanie, bo przecież to cena ostatecznie odgrywa największą rolę. Ten format porównawczy telewizorów jest nowy na kanale Wybierz TV, więc jestem bardzo ciekaw Waszej opinii i sugestii na przyszłość, którą możecie zostawić w komentarzach. Na pewno w nadchodzących tygodniach zestawimy ze sobą jeszcze kilka innych telewizorów, aby ułatwić Wam zakup wymarzonego ekranu. Po to w końcu powstał ten kanał, aby skończyć z marketingową papką, jakiej pełno w internecie i pokazać wszystko czarno na białym. Zachęcam jeszcze raz do skorzystania z naszej strony, gdzie wszystko jest bardziej szczegółowo opisane, a jeśli nie chcecie tracić czasu na porównania, to przypomnę, że mamy usługę pomocy specjalisty, który dokona wyboru za Was. Zdecydowanie polecam Wam też zamówić profesjonalną kalibrację swojego nowego nabytku. Jeśli ufacie wiedzy, którą przekazuję Wam w moich odcinkach, to zaufajcie też, że po tej usłudze będziecie jeszcze bardziej zadowoleni ze swojego telewizora. A jeśli nie, to nie poniesiecie kosztów usługi, bo taką politykę ma firma skalibrujtv.pl. Jeśli zaś, drogi widzu, oglądasz ten odcinek tylko z czystej ciekawości, to zostaw chociaż łapkę i suba, aby wesprzeć kanał. Do zobaczenia!